Za kilka dni rozpoczynamy Wielki Post. Jest to nasza ostatnia niedziela w okresie, tak zwanym okresie zwykłym, w roku liturgicznym Kościoła. W najbliższą środę będziemy obchodzić, celebrować środę popielcową, która wprowadzi nas w okres Wielkiego Postu. Dla wielu z nas Wielki Post jest czasem bardzo trudny. Trudny z tego względu, że po pierwsze, zważywszy na jego charakter, czas, który w jakiś sposób domaga się od nas pewnych wyrzeczeń, wymaga od nas jakiejś większej uwagi dotyczącej naszych czynów, naszych zachowań, naszych słów, pracy nad sobą. No i też jest to czas dość długi, bo jak dobrze wiemy, zamykający się w 40 dniach. Dlatego też z racji pewnie tej długości wielu z nas dosyć niechętnie spogląda na okres Wielkiego Postu, na czas Wielkiego Postu i być może właśnie długość tego świętego czasu zniechęca nas do jakichś bardziej zakrojonych, głębszych przemyśleń czy praktyk, które miałyby nas w jakiś sposób przemienić i zbliżyć do Pana Boga. Ale patrząc z perspektywy Kościoła rzymskokatolickiego, z naszej perspektywy w kontekście długości Wielkiego Postu, myślę, że warto by tutaj spojrzeć na wschód, na kościoły wschodnie, na kościoły chociażby koptyjskie, czyli kościół koptyjski jest to kościół, który zrzesza chrześcijan w dzisiejszym Egipcie. I ciekawostką jest to, że na 365 dni w roku Koptowie poszczą przez ponad 210 dni. I mają oni bardzo restrykcyjne zasady, jeśli chodzi o sam post. Na przykład, podczas postu jest niedopuszczalne spożywanie jakiegokolwiek produktu pochodzenia zwierzęcego, takiego jak mięsa, drobiu, ryb, mleka czy jaj. Co więcej, żaden pokarm czy też napój jakiegokolwiek pochodzenia nie mogą być spożywane od wschodu do zachodu słońca. Te surowe reguły postne, oczywiście one są uchylane w pewnych przypadkach, jeśli chodzi o ludzi starszych czy chorych. Niemniej jednak w kościele koptyjskim te reguły dotyczące postu obowiązują. I sam post w kościele koptyjskim, o nim mówimy, dzieli się na takie dwa stopnie. Posty pierwszego stopnia są to następujące, obejmują następujące wydarzenia. Przede wszystkim to czas świętego Wielkiego Postu, który trwa 55 dni. Następnie są to posty we środy i czwartki każdego tygodnia w roku, z wyłączeniem oczywiście czasu po zesłaniu Ducha Świętego, a więc jest to okres 50 dni po Wielkanocy. W czasie wspomnianego okresu, a więc w czasie powielkanocnym, w okresie zesłania Ducha Świętego, nie jest dozwolone pościć czy czynić prostrację. Mamy też coś takiego w kościele koptyjskim i prawdopodobnie w większości kościołów tradycji wschodnich, których wierni zamieszkują głównie na terenie państw współczesnego czy dzisiejszego Bliskiego Wschodu, takie jak Liban, Irak, Syria, Jordania czy Izrael. Mamy również post Niniwy lub post proroka Jonasza. On trwa zazwyczaj 3 dni. Przypada on w lutym na 2 tygodnie przed Wielkim Postem. Mamy też tak zwane dni przygotowania. Paramoan z języka koptyjskiego. Jest to dzień poprzedzający jakiekolwiek z większych świąt pańskich, a więc kościoły te również poszczą, przygotowując się do świąt pańskich. Drugi stopień, czy drugi rodzaj postów, to tak zwane posty apostołów. Rozpoczyna się nazajutrz po zesłaniu Ducha Świętego i trwa do 12 lipca. Post Maryi Dziewicy, który zazwyczaj trwa od 7 do 22 sierpnia, czy post adwentowy trwający 43 dni od 25 listopada do Wigilii Bożego Narodzenia, a więc 7 stycznia według kalendarza wschodniego. Także w konfrontacji z tymi zasadami liturgicznymi, regułami postnymi kościołów wschodnich, tak naprawdę nasze posty w kościele łacińskim, rzymskokatolickim nie są ani długie, ani męczące i uciążliwe dla nas wiernych. Dzisiaj gościmy z kamerą u ojców franciszkanów we Włocławku.
po krótkiej charakterystyce postu przeżywanego przez chrześcijan koptów w Egipcie, jak i chrześcijan kościołów wschodnich na Bliskim Wschodzie, teraz skupimy naszą uwagę na poście w tradycji łacińskiej, który rozpoczyna się, jak już wspomniałem, w najbliższą środę, Środę Popielcową. Jest z nami dzisiaj ojciec Bartosz, wikariusz parafii Wszystkich Świętych we Włocławku, katecheta, opiekun grup, opiekun młodzieży. Bardzo serdecznie witamy przed naszą, szczęść Boże, kamerą. Proszę ojca, jak co roku papież pisze list, przesłanie na Wielki Post, tak też stało się i w tym roku w przypadku papieża Franciszka, który zaadresował do nas, do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, swoje przesłanie na ten święty okres. I punktem wyjścia tego tekstu, który możemy sobie przeczytać, nie jest to zbyt długi tekst, więc lektura jest przyjemna, a jest interesujący. Punktem wyjścia są słowa zaczerpnięte z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. I papież w tym swoim krótkim tekście skupia właśnie swoją uwagę na ubóstwie. Mówi, że powinniśmy przeżywać ten Wielki Post właśnie starając się podkreślić ten wymiar ubóstwa w naszym życiu. I wylicza też różnego rodzaju zagrożenia, jakie współczesny człowiek, współczesny chrześcijanin spotyka na swojej drodze wiary. Mówi o trzech rodzajach nędzy. O nędzy materialnej, wiemy, jest jej bardzo dużo wokół nas. O nędzy duchowej, czy nędzy moralnej, zaraz po materialnej. Nędzy moralnej, którą nazywa wręcz zaczątkiem samobójstwa każdego człowieka. Nędzy moralnej, która dotyka sfery różnego rodzaju nadużyć, nałogów, grzechów oraz wynikającej z tejże nędzy moralnej, nędzy duchowej, a więc już takiego ostatniego stadium człowieka, człowieka, który decyduje się Boga odrzucić, pozostawić, iść przez życie bez Niego. I teraz proszę ojca, bazując na tych krótkich właśnie sformułowaniach, myślach papieskich, patrząc na długą historię i głęboką tradycję tutaj zakonu franciszkanów, patrząc na również ojca doświadczenie, jeśli chodzi o ten święty czas Wielkiego Postu, jak franciszkanie przeżywają ten okres? Bo oczywiście widzimy was w kościele, widzimy was na mszy świętej, widzimy was w konfesjonale, ale wspólnota za drzwiami, wspólnota za murami, za klauzurą oczywiście rządzi się swoimi prawami, swoim rytmem. Jak wygląda przeżywanie Wielkiego Postu właśnie we waszej wspólnocie? Od początku, kiedy wspólnota powstała, czyli już za czasów świętego Franciszka, Wielki Post miał dla Franciszka i dla jego pierwszych braci bardzo szczególne znaczenie. Był przygotowaniem do Paschy, był przygotowaniem do Wielkanocy i ten post pierwszych franciszkanów był bardzo radykalny. Tak jak to jeszcze przed soborem w naszym kościele było, on był taki bardzo, bardzo ortodoksyjny, bym tak powiedział. I gdzieś coś z tego zostało. Ja pamiętam jeszcze moje czasy nowicjackie, kiedy posiłki w Środę Popielcową czy Wielki Piątek spożywaliśmy na kolanach, tak? Na kolanach od drugą stroną stołu w zupełnej ciszy i kiedy czytana była Męka Pańska. Takie szczególne, tak jak chyba wszyscy katolicy też podejmujemy takie wspólnotowe wyrzeczenia wielkopostne. Razem czegoś sobie odmawiamy, żeby to było wspólne, bo życie wspólne jest taką cechą charakterystyczną braci mniejszych franciszkanów. No i też nabożeństwa, tak? Ich jest zdecydowanie więcej niż w sumie gdzie indziej, bo droga krzyżowa u nas nie tylko w piątki, a codziennie od poniedziałku do soboty, oprócz niedzieli, kiedy mamy gorzkie żale. Bo nabożeństwo drogi krzyżowej to praktyka stricte franciszkańska. To nabożeństwo, to trzeba było wrócić w historii aż do 1217 roku, kiedy na kapitule zakonu Franciszek razem z braćmi postanawiają wysłać pierwsze misje. Jedna z misji udaje się do Maroka, tam giną bracia z rąk Saracenów, a druga misja to niejako taka misja
osobista, która bardzo Franciszkowi leżała na sercu i Franciszek wyrusza do Ziemi Świętej, która jest oblegana przez muzułmanów. Wyrusza, dociera na piechotę, dociera do Damietty, przechodzi poprzez front, trwa piąta wyprawa krzyżowa, przechodzi przez front i udaje się do sułtana, Meleka al-Kamila. I zachwycił sułtana. To jest niesamowite. Franciszek zachwycił sułtana, który walczył z wojskami chrześcijańskimi. Do tego stopnia zachwycił sułtana Meleka al-Kamila, że on podarowuje mu wszystkie miejsca związane z życiem Jezusa Chrystusa, z życiem pierwszego Kościoła też. I od tego czasu Franciszkanie trwają w Ziemi Świętej, tworząc kustodię Ziemi Świętej. I co było naturalnym następstwem tego, skoro bracia byli w Jerozolimie, to stała się ta tradycja podążania drogą Jezusa Chrystusa na Golgotę. I tak się narodziło nabożeństwo właśnie Drogi Krzyżowej, które my praktykujemy w Wielkim Poście codziennie. I to zapraszam. Jest pewne nowum właśnie, prawda? Bo zazwyczaj w naszym, nazwijmy to, świeckim życiu, Drogę Krzyżową, jeśli już odbywamy w okresie Wielkiego Postu, przychodzimy na nią zazwyczaj w piątek. W piątek. U nas jest codziennie o 17.30, od poniedziałku do soboty. I nabożeństwo Gorzkich Żali, choć nie jest wybitnie franciszkańskie, to też jest kultywowane w naszej tradycji. Gorzkie Żale mamy w niedzielę o godzinie 17 razem z kazaniem pasyjnym. Tutaj też warto wspomnieć o zwyczaju, który nie istnieje tutaj we Wrocławku, ale istnieje w wielu naszych klasztorach, szczególnie tych związanych z miejscami, z wsiami po prostu. Są to tak zwane piątki pasyjne. Piątki pasyjne to taka kumulacja nabożeństw pasyjnych. Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale i Msza Święta z kazaniem pasyjnym. I to tak, to zazwyczaj jeszcze pamiętam z czasów nowicjatu i z postulatu, które to gromadziło naprawdę wielkie rzesze ludzi, bo związało się zazwyczaj z targiem w danej miejscowości. Ludzie przyjeżdżali z okolicznych miejsc na targi. Przy okazji było z takim bardzo takim ekspresyjnym kazaniem pasyjnym. Bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo za to przybliżenie. Przede wszystkim bardzo interesującej historii Drogi Krzyżowej i historii pobytu Franciszka, świętego Franciszka na terenach podbitych przez i rządzonych przez muzułmanów. Bardzo to jest interesujący kontekst również w aspekcie dialogu międzyreligijnego, prawda? Pokazujący nam właśnie w świetle tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj na Bliskim Wschodzie, cierpienia chrześcijan, że ten dialog jest... Prześladowania wręcz. Prześladowania, oczywiście. Ostatnie doniesienia z Syrii są bardzo niepokojące, ale one też nam w jakiś sposób tutaj pokazują potrzebę modlitwy. Tak. W Wielkim Poście jakieś ofiary za tych chrześcijan, jakieś ofiary również za tych, którzy giną, którzy oddają życie za wiarę. Proszę ojca, mnie jeszcze urzekła jedna rzecz, właśnie wspomniane posiłki spożywane na klęcząco. Nie słyszałem nigdy o takiej praktyce. To praktyka tak naprawdę zachowywana w naszych klasztorach tylko w domach już formacyjnych, szczególnie w postulacie i w nowicjacie. To stara praktyka, gdzie bracia w milczeniu przy lekturze Pisma Świętego właśnie spożywają postny posiłek. Zachowywana już dzisiaj akurat w naszym klasztorze nie klęczymy w Środę Popielcową czy Wielki Piątek, ale jest to praktyka obecna jeszcze w naszych domach, do niedawna jeszcze bardzo, bardzo żywa i piękna. Piękna. No niewątpliwie tak, bardzo wymowna. Bardzo wymowna, zdecydowanie. Więc z jednej strony widzimy, że życie tutaj ojców we wspólnocie klasztornej, we wspólnocie zakonnej w czasie Wielkiego Postu przypomina, czy jest podobne do tego, co sami praktykujemy, oczywiście z o wiele większym natężeniem, ale jest również bogate w różnego rodzaju inne czynności, akty, bardzo partykularne i tutaj przypisane właśnie waszej duchowości. Proszę ojca, takie pytanie, idąc też tym tokiem rozumowania papieża Franciszka i nawiązując ciągle do jego listu, papież Franciszek mówi na koniec o tym, abyśmy byli radosnymi głosicielami dobrej nowiny.
On jest radosnym głosicielem dobrej, bardzo radosnym głosicielem dobrej nowiny i święty czas Wielkiego Postu ma nam w tym pomóc. Jak ojciec by widział właśnie ten wkład Wielkiego Postu w nasze dochodzenie do tej głębokiej radości ewangelicznej? Jak przeżywać Wielki Post, aby przeżyć go właśnie dobrze, świadomie, rozsądnie, mądrze, z Bogiem, we współpracy z Jego łaską? Po to, aby na koniec zmartwychwstać w poranek wielkanocny. Taką cechą duchowości franciszkańskiej jest prostota, dlatego ja nic nowego nie odkryję i tylko przypomnę o trzech rzeczach, które w duchowości chrześcijańskiej są już od początku, czyli o poście, modlitwie i jałmużnie. To te trzy uczynki miłosierdzia, w które warto tak głębiej wejść w czasie Wielkiego Postu. One nie są takimi bezsensownymi znakami, jakimiś tradycją, zwyczajem, który gdzieś nam towarzyszy, ale są bardzo głęboko zakorzenione przecież w naszej duchowości chrześcijańskiej. Co jeszcze bym powiedział? Dobrze wsłuchać się w Ewangelię Wielkiego Postu. W tym roku mamy rok A, czyli mamy te klasyczne Ewangelie, mamy Samarytankę, mamy Łazarza, mamy Przemienienie. Warto wejść bardzo głęboko, bo one niosą bardzo głęboki sens i znaczenie Ewangelii Wielkiego Postu, przemiany. Przemiany. Wielki Post ma być przemianą, ma być oczekiwaniem na zmartwychwstanie, takim bardzo głębokim przeżyciem wewnętrznej tej przemiany siebie, bo mamy się zmieniać. To jeżeli będzie jakakolwiek stagnacja w naszym życiu, znaczy, że nie posuwamy się do przodu, mamy się zmieniać. I Wielki Post jest genialnym momentem na przemianę, na zmianę. Czyli z jednej strony mamy Pismo Święte, podstawę, a z drugiej strony mamy praktyki. Uczynki. Mamy liturgię, która niewątpliwie przybliża, staje się rzeczywistością, w której dotykamy samego Boga. Wchodzimy w misteria Wielkiego Postu. Może słówko na temat właśnie tych praktyk. Jakieś słowo zachęty być może tutaj do... Jakie praktyki mamy liturgiczne właśnie w Wielkim Poście? Jakie ojcowie tutaj oferują wiernym na terenie czy wewnątrz swojego kościoła klasztornego? Nic nowego, sakramenty. Wejdźmy głębiej w sakramenty. Wejdźmy w głębiej to, co Kościół od wieków proponuje na Wielki Post. Pamiętajmy o spowiedzi. Mamy spowiedź Wielkiego Postu. Nie odkładajmy jej na te ostatnie dni Triduum Paschalnego, bo one wtedy nie będą takie dobre i przemyślane. Pomyślmy o nich chwilę wcześniej. Spowiedź jest tą przemianą, tak? O czym mówiłem przed chwilą, tą zmianą, tą chęcią nawrócenia, powrotu do Pana Boga. Ojcowie mają dyżur w konfesjonale. Mamy. Cały dzień, więc można każdego dnia. W Wielkim Tygodniu to już w ogóle prawie cały czas siedzimy w konfesjonałach, żeby jak najwięcej osób wyspowiadać, żeby jak najwięcej osób na czas Wielkanocy pojednać z Panem Bogiem. Mamy drogę krzyżową. Codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 17:30 i mamy gorzkie żale. Mamy gorzkie żale razem z kazaniem pasyjnym u nas w każdą niedzielę o godzinie 17:00. To ja tutaj może takim tytułem jeszcze ogłoszenia, dotykając właśnie tej sfery liturgicznej związanej z okresem Wielkiego Postu, również przekazuję taką informację tutaj z parafii sąsiedniej, z parafii katedralnej, że tam także o godzinie 17:00 w każdą niedzielę będzie można uczestniczyć w nabożeństwie pasyjnym, w gorzkich żalach z kazaniem pasyjnym i w najbliższą środę, czyli środę popielcową, zapraszamy na mszę świętą na godzinę 18:00, której będzie przewodniczył pasterz diecezji ksiądz biskup Wiesław Mering. Dziękuję bardzo ojcu za spotkanie, za wywiad, za rozmowę, za ubogacenie. No i cóż, życzę ojcu, życzę naszym drogim telewidzom, życzę sobie, aby ten czas Wielkiego Postu był dla nas wszystkich czasem przemiany, przetapiania, zmagania się z sobą po to, aby powstać do nowego życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiejsze słowa Ewangelisty Mateusza są bardzo interesujące. Mówi do nas: nie troszczcie się zbytnio o swoje życie,
o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Nie troszczcie się o wiele. Nie troszczcie się o zbyt wiele. Kiedy czytam te słowa Ewangelii, to przypomina mi się pewne opowiadanie. Historia pewnego chłopca, którą być może Państwo dobrze znają, ale myślę, że warto przypomnieć sobie ją przy okazji lektury tego właśnie fragmentu Ewangelii. Otóż pewien chłopiec mały przychodzi do swojego ojca i zadaje mu pytanie: tato, ile zarabiasz? Zakłopotany ojciec patrzy na niego i nie dowierza usłyszanemu pytaniu i mówi: ale nie rozumiem ciebie, o co chodzi? Tato, ile zarabiasz na godzinę? Zakłopotany jeszcze bardziej ojciec odpowiada mu, że 100 zł, ponieważ był dobrze postawionym biznesmenem dobrze prosperującej firmy. I ten zasmucony chłopiec powiedział: tato, a czy mógłbyś mi pożyczyć 50 zł? I ten ojciec już troszeczkę się zdenerwował na tego syna i mówi do niego, że nie ma za grosz empatii, że w ogóle go nie rozumie, że on tyle się stara, że on tyle pracuje na ich dom, na to, aby niczego mu nie zabrakło, a on pewnie znowu wymyślił sobie kolejny samochód, kolejną zabawkę, którą po prostu chce mieć. I mówi, że nie ma mowy, że nic mu nie da i kazał mu odmaszerować do swojego pokoju. I ten zasmucony chłopczyk poszedł do swojego pokoju. Po pewnym czasie jednak ten ojciec zastanowił się i mówi: a może faktycznie coś się w jego życiu wydarzyło. Ostatnio niewiele miałem czasu, nie bardzo się interesowałem tym, co go dotyczy. Może faktycznie coś się wydarzyło. I poszedł do tego chłopca i mówi: słuchaj, troszeczkę za bardzo się wyładowałem na tobie. Mam ostatnio trudne dni. Wiesz co, proszę, masz te 50 zł. I ten chłopczyk wyciąga spod poduszki kolejne jeszcze banknoty i wtedy ten ojciec już zupełnie się wścieka i mówi: czyli miałeś już pieniądze i chciałeś jeszcze kolejne. Ty jesteś nieroztropny, niepoważny. I ten chłopczyk mówi, zbiera te pieniądze, liczy i mówi: tato, czy mogę kupić godzinę czasu twojego dla mnie? Czy możesz jutro wrócić wcześniej z pracy? Drodzy moi telewidzowie, myślę, że ta historia tego chłopca bardzo dobrze oddaje sens tego fragmentu Ewangelii Mateuszowej. Nie troszcie się zbytnio o swoje życie, ponieważ można zatracić się w swoim życiu, można tak bardzo się pochłonąć w wir pracy, swoich obowiązków, swojej codzienności, że możemy zatracić to, co mamy najdroższe, to, co mamy najcenniejsze w naszym życiu. Ktoś nas zastąpi w naszej firmie, w naszej pracy, natomiast dla swoich dzieci, dla swojej żony, dla swojego męża jesteś niezastąpiony, jesteś niezastąpiona. Dlatego warto zastanowić się, czy moje troski nie są zbytnie, czy moje troski nie przerastają i nie przekraczają tego czasu, który powinienem poświęcić dla moich najbliższych, aby ich nie utracić.